Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Wybierz, zdecyduj się. A tekst wstępny do kazania zapisano w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, werset 24. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Witam was, bracia i siostry, przyjaciele pokojem Bożym i słowem Maranata. Trudne kazanie i łatwe. Mimo że upłynęło już za niedługo 2000 lat od słów Jezusa, nie możecie dwom panom służyć, to jednak jest to aktualne. Mimo że dzisiaj mamy komputery, samochody, samoloty, inne gadżety, ale temat jest aktualny, że nikt nie może dwom panom służyć. I zacznę tak nietypowo od cytatu Ellen White 140 lat temu, Bożego proroka w Review and Herald 3, wynotowałem sobie, czerwca 1884 roku, napisała tak. Jeśli wymaganie i troski świata pochłaniają cały czas i uwagę naszą, to nasze duchowe siły słabną i obumierają z braku ich używania w umyśle w pełni oddanym ziemskim sprawom. Zamknięte są wówczas na wszelkie kanały, przez które mogłaby się przedostać światło z nieba. Przekształcająca łaska nie może wtedy działać na umysł i charakter człowieka. Niemalże prorocze słowa, gdzie ludzie wierzący, czekający na przyjście Jezusa, chcący być w wieczności, coraz bardziej są pochłonięci zdobywaniem czy to wiedzy, czy gadżetów, czy dbaniem o dom, czy o ogród. I w końcu syndrom złotej trumny nie działa, bo gdy umierają, nic do trumny nie włożą. Zabierają to dzieci, no nieraz nieposłuszne, nieraz żyjące po światowemu i tyle z tych osiągnięć. Pan Jezus miał, wiecie, rację, mówiąc, nie możemy dwom panom służyć. Chciałem o tym więcej, głębiej powiedzieć, bo być może jest to niezrozumiałe, co to jest mamona, co to jest dwom panom. I chciałem te terminy biblijnie, historycznie wytłumaczyć, bo jeśli chodzi o mamonę, no to zmiana definicji mamony, no niestety jest historyczna i też to chcę wytłumaczyć. Nie ma trzeciego, mówi Pan Jezus. Jest tylko dwóch panów, Bóg albo mamona. Tak mówi najwyższy autorytet w zbawieniu, Jezus Chrystus. Jeśli trzymasz jedną stronę, to nie możesz pogardzić drugą. To bardzo mocne stwierdzenie Jezusa. Nieraz Biblia używa innych mocnych słów, bądź zimny albo gorący, wybierz życie albo śmierć, wybierz światło zamiast ciemności, Baal albo Bóg, Bóg albo świat. No jest tych wypowiedzi w Biblii, no może nie wszystkie wyłuszczyłem, może znacie jeszcze inne, bardzo, bardzo duże, co ma wspólnego światło z ciemnością i tak dalej, i tak dalej. Zawsze grozi nam pokusa od szatana godzenia się na kompromis, czyli łączenie tego, co się po prostu nie da. Są, wiecie, w sferze fizyki, w sferze materii, że pewne rzeczy no, nie damy rady połączyć po prostu, ale jest wiele rzeczy w świecie fizyki, materii, gdzie się da te rzeczy połączyć, ale w duchowości tego nie można. I chciałem na początku przeczytać z wami pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział apostoła Pawła, taką zachętę w nasze życie duchowe do tego kazania. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, czytam i werset 7 razem z wami, otwieram, skleiły mi się strony. Tam pisze Paweł tak, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I to jest ten Boży wybór Pan. Albo będziesz Panu służył, albo mamonie. Kim są panowie, czy Pan, według oryginału Biblii? No, jest to jeden Kyrios, Pan. A drugi, no to jest fałszywy Pan, mamona, fałszywy Kyrios. Można mu służyć, można się zniewolić w jego drużynie, można uzależnić się
od jakiegoś dobra naturalnego czy duchowego. Mamona tutaj nazwana jest panem, któremu się służy jak królowi. Więc zaczynamy go miłować, tą mamonę, przywiązywać się do niej. I co to może być? Czy co jest tą mamoną? Pan Jezus kiedyś powiedział, gdzie serce twoje, tam skarb twój. Czy jesteś skupiony na tym pierwszym panie? Czy może jesteś rozproszony, podzielony? Dlatego niedopuszczalne są, wiecie, takie wypowiedzi, nawet pastorów w kazaniach, że marzy o planecie dla jego ulubionych psów. Aż przykro mi stwierdzić, że udzielałem mu ślubu. No, muszę zadzwonić, poważnie z nim porozmawiać. No, nie wiem, czy to napomnienie przyjmie, żeby takich, przepraszam, nonsensu, bzdur, bajek nie głosić. Niektórzy tak bardzo ukochali psa czy kota, że chcieliby, aby też był zbawiony. Niektórzy tak ukochali święta pogańskie, że musi być to drzewko bałwochwalstwa i wiele innych rzeczy. I dyskutujemy na ten temat, a przez te dyskusje no, pokazujemy, że Pan nie jest prawdziwy Kyrios naszym Panem, ale świat, moda, nie wiem, może żona, dziecko, piesek, nie wiem, co tam jeszcze. Słowo Kyrios w języku greckim oznacza absolutnego władcę i Pana. I tam jest słowo dolenim, które oznacza służyć. Czyli jest to niewolnicza niemalże służba naszemu Panu. Dlatego Paweł miał rację, mówiąc, że jest więźniem Chrystusa. My, bracia i siostry, jeśli przystępujemy do drużyny Jezusa, nie jesteśmy już wolni, jesteśmy Jego więźniami, ale jest to wolność w cudzysłowie, czy zniewolenie pozytywne, bo jeśli się tej niewoli, temu poddaństwu nie poddamy, no to pojawi się drugi Kyrios. Biblia mówi, że jesteśmy całkowitą własnością naszego Pana. I Biblia mówi, tak jak już powiedziałem to w lekcjach, przepraszam, w apelu, że Pan Jezus no niestety stoi przed drzwiami przede wszystkim naszego kościoła i puka. A nieraz jest, jak ta przypowiedź amerykańska mówi, na ławce i też mówi, że mnie nie wpuścili tam do tego kościoła, nawet na nabożeństwo go nie wpuszczono. No jest to smutne, ale prawdziwe, że coraz to mniej wieczerzamy z Jezusem i coraz to mniej pokazujemy ludziom i Bogu, że Jezus jest naszym Kyrios. Czy się nam to podoba, czy nie, czy jesteśmy obrażeni teraz w tej chwili, czy nie, ale tak to działa. W pierwszym liście do Koryntian apostoła Pawła w 6 rozdziale apostoł Paweł no, ostrzega nas przed tym dualizmem wierzenia, działania, czy inaczej przed tą obłudą, hipokryzmem, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i pragnę w wasze serca wlać to Słowo Boże, 17-18 werset. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. I dlatego Paweł momentalnie mówi 18 werset. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czyli pokazuje wyraźnie, że jak tamto cię ogarnia, to drugie, to możesz twierdzić, że jesteś wierzący, ale nie jesteś jednym duchem z Panem, bo Pan tego nie toleruje. Hebrajski termin mamona oznacza początkowo jakiś skarb, pokazuje tą ewolucję tego słowa historyczną. A więc pieniądze, drogocenne rzeczy przekazane w depozyt. Nie miało to słowa na początku znaczenia pejoratywnego, czyli ujemnego, ale jednak nastąpiła z czasem, nie wiadomo kiedy w historii, ewolucja, zmiana tego znaczenia. Zaczęto rozumieć, że ten złożony depozyt, tak jak powiedziałem, no może to być pieniądz, może to być złoto, cokolwiek, jakieś kosztowności, można było liczyć i pokładać w nim nadzieję. Tak nastąpiła ewolucja na początku tego pozytywnego słowa mamona. I przypomnę tutaj dwie chociaż historie w świecie, które mnie zawsze bardzo wzruszają. To Aleksander Wielki, mój taki guru historyczny. Jestem przeciwko temu, co mówiono, jego pijaństwu, homoseksualizmowi i tak dalej. Polecam Marie Renaud, francuską historyczkę, która obaliła te mity. I on, gdy umierał, poprosił swoich 6 diadochów, generałów, żeby gdy go niesie na marach,
i salut będą ostatni pośmiertny oddawać żołnierze, żeby jego ręce były otwarte, wypuszczone na zewnątrz. I pytali: Panie, dlaczego? No chcę czegoś nauczyć moich żołnierzy na koniec, mimo że już nie będę żył. No i oddawali mu ten salut i niektórzy żołnierze pytali się tych diadochów, co to oznacza, że nasz Pan, bo nigdy tak nie chowano, wiecie, wodza ma otwarte ręce na zewnątrz. No chciał wam powiedzieć nasz wódz, że nic z tego świata do grobu nie weźmiecie. Ciekawa nauka, prawda? Druga postać, która mi się przypomniała w historii, to Sulejman. Gdy umierał ten wielki władca wschodu, jeden chyba z największych władców i najwięcej imperium muzułmańskie osiągnęło za jego czasów, pytano się go, przynoszono mu kolejne szaty królewskie, w którą go ubrać pośmiertnie. On wszystkie odrzucił, więc słudzy zniecierpliwieni pytali: Panie, to co, mamy nową szatę uszyć? W co cię mamy oblec jako całun śmierci? Sulejman poprosił o prześcieradło. Zdziwieni słudzy pytali: dlaczego? No taki przyszedłem na świat, mama mnie, jak się urodziłem, w prześcieradło ubrała i taki chce zejść z tego świata. Nieraz, wiecie, wielcy ludzie bardziej rozumieli słowa Jezusa, mimo że nie mieli nic z Nim wspólnego, niż my, wierzący, mający Biblię. Zauważyłem, że jednym z najbardziej, największych zwiedzeń w naszym Kościele to jest właśnie mamona. Pieniądze, jeszcze raz przypomnę, według Biblii nie są korzeniem wszelkiego zła, tylko miłość. Coraz to więcej chcemy mieć gadżetów, coraz to bardziej chcemy być bogaci i poświęcamy kosztem tego małżeństwa, dzieci i swoją nieraz wieczność. Mamona stała się dzisiaj przedmiotem zaufania, więc Jezus miał rację. Nie można służyć dwom panom. Potem zaczęto pisać wyraz mamona w historii, wynotowałem sobie nawet dużą literą. I to pasuje do prawidłowego tłumaczenia przez Onkelosa przykazania drugiego, nie będziesz miał, przepraszam, przykazania, który mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną. My mamy to źle przetłumaczone chyba, bo tam jest idoli. I obojętnie, może to być sportowiec, może to być piosenkarz, może to być żona, dziecko, no nie wiem, dom, no cokolwiek w naszym życiu, dobre auto, podróże, no cokolwiek, bo idol w końcu zamieni się w mamonę przez duże M, czyli Kyrios, Pan, Władca, albo mamona przez dużą M. Nie ma mamony dzisiaj, mówi Pan Jezus, przez małe N. Nastąpiła niezwykła, wiecie, jakby alienacja podejścia do tego, że rzecz zaczyna coraz to bardziej posiadać człowieka i wierzącego też. Wszystko, co w czym pokłada nadzieję, zaczyna się stawiać, aby jego bożkiem, idolem, Bogiem. W historii lub w dzisiejszym czasie Pan Jezus pyta ciebie, siostro i bracie, w czym pokładasz nadzieję, na co liczysz? Kto jest twoim idolem? Jeśli pokładasz wyżej wymienioną nadzieję Kyriosa w Panu, Bogu, to musisz zaznać w życiu często goryczy, rozczarowania, bo jest to Pan, który też tego zaznawał i to ci obiecuje, że będzie ci coraz to trudniej, a czym bliżej przyjścia Jezusa, będzie jeszcze trudniej. Jeśli nie masz tych trudności, no to niestety mamona zaczyna być pierwsza w twoim życiu. Podkreślę jeszcze raz, co dzisiaj może być zniewoleniem twojego serca. Co może być tym, co mówi Jezus, gdzie serce twoje, tam twój skarb. Dobra materialne, duchowe, nawet ta teologia, o której mówiłem. Może przywiązanie do pieniędzy, żeby mieć ich jeszcze więcej na czarną godzinę. Może mogą to być twoje dzieci, może to być żona, mąż. Może to być twoja praca. Może to być spokój, którego ciągle poszukujesz i ciągłego urlopu. Może do własnej doskonałości. Kolejne wykształcenie, kolejny język, kolejny doktor, kolejny, nie wiem, doktorat, cokolwiek. Może to być kariera, to słynne bizneswoman, której weszło w nasz Kościół, gdzie kobiety zapominają o mężu, o dzieciach, o Bogu, no bo karierę robią.
wykształcenie, no nie wiem, co jeszcze można by do tego wyrazu mamona dodać. Ale Pan Jezus mówi, że nie mamy się do tego przywiązywać, że pierwsze każdego dnia, aż do końca naszych dni, czy przyjdzie Pan Jezus za życia, czy nie, mamy szukać najpierw Królestwa Bożego. I to jest dowód, że żyjemy Chrystusem. Ale jeśli spojrzysz na miniony tydzień i tam nie było modlitwy, tam nie było żadnego kazania, tam nie otwarłeś ani razu Biblii, nic nie przeczytałeś z Ducha Proroczego, nikomu nic nie powiedziałeś, nie gniewaj się za to, co powiem, bo to mówi Pan Jezus, nie ja. Kyrios, Jezus nie jest Twoim Panem. Łudzisz się po prostu. Okłamujesz się. To nie ja mówię, to mówi Pan Jezus. Papierkiem lakmusowym, rozpoznaniem tego, kto jest Twoim Panem, jest Twoje duchowe życie na co dzień. Wiecie, niesamowite rzeczy. Pan Jezus chyba ma rację, mówiąc, że zbawienie jest z Żydów. W komentarzu do tego napisali, czytam, nie będzie sprzeczności wtedy, kiedy, dosłownie cytat brzmi tak, życie w kraju ma zatem rozpocząć się od wyznania, że między moralnością publiczną a prywatną nie będzie sprzeczności, bowiem naród, który dopuszcza grzechy czynione prywatnie, pozwala tym samym na rozpad własnej moralności. Pozwólcie, że dokonam małej korekty i w słowo, gdzie napisali naród, chodzi o naród żydowski, napiszę zbór Kościół Adwentystów. I przeczytam to jeszcze raz zmienione. Życie w zborze ma zatem rozpocząć się od wyznawania, że między moralnością publiczną a prywatną nie będzie sprzeczności, bowiem zbór, który dopuszcza grzechy czynione prywatnie, pozwala tym samym na rozpad własnej moralności. I tak się niestety dzieje, a największe cuda pod tym względem są w kraju, w którym wspomniałem, skąd Desmond Ford pochodzi. Jeszcze kolejny cytat, który, wiecie, powalił mnie na kolana. Właściwie dwa, z którymi chciałem się podzielić. Czasami z powodu swojej ignorancji człowiek może uciekać od tego, co jest dla niego dobre. Tylko dlatego, iż nie zdaje sobie sprawy, że to jest dobre. Dlatego Tora obiecuje, że wszystkie te błogosławieństwa spoczną na tobie i dosięgną cię. Coraz to więcej widzę w moim kościele, Panie Boże, chroń mnie od tego, żeby to nie zdarzyło się w moim życiu, życiowych ignorantów. Ludzi sobie, których z pewnych prawd, które odkrywamy, które doświadczamy, po prostu kpią i śmieją się. Gdy opowiadam braciom i siostrom, że już kilka lat przestałem jeść pszenicę, bo byłem na wykładzie i żytnie pieczywo, to ludzie się stukają po głowie. No i może nie mówią tego, ale w ich myślach, w oczach widzę, no fanatyk po prostu. Fanatyk. Gdy opowiadam ludziom o błogosławieństwach ćwiczeń, że mam zniszczony kręgosłup i jak ćwiczę, to mówią, o, chwali się. Gdy opowiadam ludziom o innych doświadczeniach, które wyczytałem, doświadczyłem na sobie, nie przyjmują tego. A nawet niektórzy bezczelnie mówią, gdzie to jest w Piśmie Świętym. Wiecie, ignorancja zalewa nasze zbory, zalewa nasze serca, zalewa nas wszystkich. Ignorancja do poznań historii, ignorancja do poznań kosmosu, poznań nowych reguł zdrowotnych, nowych odkryć. No niestety pycha zabija nas. Pan Jezus miał rację w poselstwie do Laodycei, że to, co najbardziej zabija nasze zbory, naszych członków, to pycha. Posłuchajcie kolejnego jej komentarza. Zachowanie niektórych ludzi w ich domu jest dalekie od tego w synagodze. Tam przestrzegają oni najmniejszych detali prawa, ale w domu są zupełnie inni. Ich domy są z dala od synagogi, a synagogi nie mają żadnego wpływu na ich prywatne życie. Błogosławieństwem jest, aby twój dom był blisko synagogi, by duch synagogi nasycał także twoje życie domowe. Wybaczcie mi, Żydzi, wybaczcie mi, bracia i siostry, przyjaciele, że znowu zmienię ten cytat i tam, gdzie synagoga, napiszę zbór.
Może to będzie bardziej dla nas czytelne. A komentują wypowiedź Jezusa: błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu. Piąta księga Mojżeszowa 28:3. Zachowanie niektórych ludzi w ich domu jest dalekie od tego w zborze. Tam przestrzegają oni najmniejszych detali prawa, ale w domu są zupełnie inni. Ich domy są z daleka od zboru, a zbory nie mają żadnego wpływu na ich prywatne życie. Błogosławieństwem jest, aby twój dom był blisko zboru, by duch zboru nasycał także twoje życie domowe. No wiecie, tak dobrego komentarza biblijnego nie przeczytałem do tej pory. Oczywiście zgodnego z duchem proroczym, bo Ellen White to samo potwierdziła w Review and Herald, że coraz to bardziej światowość i brak uświęcenia będzie domeną wyznawców naszego Kościoła i będzie nas od Boga oddalać coraz to dalej. W życiu Jezusa Ellen White napisała tak: kiedy człowiek dzień po dniu stara się usilnie pokonywać wadę swojego charakteru, wówczas gości Chrystusa w świątyni swojej duszy. Światło Chrystusa jest w nim. Pod jasnymi promieniami światła bijącymi od oblicza Chrystusa jego cała istota zostaje podniesiona na wyższy poziom i jest bardziej uszlachetniona. Testamenty, 4 tom, strona 345. 346 według oryginału, my tego niestety nie mamy i chyba do przyjścia Jezusa nikt nie wpadnie na pomysł, żebyśmy mieli. Mamy tylko okrojone testamenty siostry White. Jakieś tam 3 tomy z 9, jakaś tam, no nie wiem, nawet nie, jak to powiedzieć, kropla z oceanu. Czy zauważyliście, jakie błogosławieństwo towarzyszy człowiekowi, gdy jest wierny Bogu? Z pewnej książki wyczytałem, wiecie, pewną ciekawą opowieść, aczkolwiek no, nie była to nasza książka, ale ja czytam wiele, mimo tego, że niektórzy mają mi to za złe, ale jest tam wiele fajnych przykładów i dowodów, że tam też Bóg działa. Mimo, że my uważamy dumnie, że tylko w naszym Kościele działa. Oj, bardzo się mylimy. Pewien znany kaznodzieja opowiadał kiedyś, że podczas wojny, no tej II światowej, pewien mężczyzna zgłosił się do punktu werbunkowego i powiedział, że ponieważ prowadzi firmę, nie może poświęcić zbyt wiele czasu, ale nie chciałby też wymigać się zupełnie od udziału w obronie kraju, więc chętnie coś jednak zrobi. Zaoferował, że może poświęcić 15 minut dziennie rano i tyle samo wieczorem. Mniej więcej tyle ludzie przeciętnie poświęcają Bogu, zauważył ten kaznodzieja. Jeśli coś poświęcają. Sierżant w tej komisji wojskowej popatrzył na niego ze zdziwieniem i powiedział tak. Człowieku, jest wojna, wykrzyknął. Pański interes może wkrótce przestać istnieć, upaść. Armia potrzebuje nie jakiś resztek pańskiego czasu, ale wszystkiego, kim pan jest i ma nadzieję być. Jeżeli nie jest pan gotowy poświęcić się całkowicie, to proszę stąd odejść. I go wyrzucił za drzwi. Powiecie, co to ma wspólnego z naszym kazaniem? Co wybierasz w swoim życiu? Jeśli kryosa, to tak jak ten sierżant powiedział, całe życie powinno należeć do Niego. Jeśli tego drugiego kryosa, no to mówisz temu prawdziwemu kryosowi 15 minut rano, 15 minut wieczorem. Jak to mówią Niemcy, i fertig, tak? I wszystko. No, White, jeśli mamy takie myśli, podbija to przynajmniej do godziny dziennie, żebyśmy rozmyślali o tym, co Chrystus dla nas uczynił. Tak jak wam powiedziałem z własnego doświadczenia, jestem bardzo zapracowany, nawet nie wiem, kiedy tydzień mi mija. Bardzo dużo czasu spędzam na targach, w magazynie, przygotowaniu towaru, żeby przeżyć, żeby nie umrzeć z głodu, żeby zapłacić czynsz i inne rzeczy, pomóc żonie. Ale dziękuję Bogu, że jest internet i to niedrogi i że mam słuchawki i rozkładając odzież, składając,
będąc w magazynie, mogę 6, 8, nawet 10 i więcej kazań dziennie słychać, czy wykładów historycznych na temat Mezopotamii, na temat Egiptu, na temat wyjścia Izraela i innych rzeczy historycznych. Możecie czynić to, bracia i siostry, to samo. Możecie gotując, prasując, no nie wiem, coś w ogrodzie czyniąc, nałożyć słuchawki i słuchać. Pan Bóg nam daje, wiecie, niesamowite możliwości, aby był naszym Kyriosem, aby zgiełk tego świata nie zagłuszył naszego duchowego życia, nie zabił je. Podobnie Chrystus potrzebuje dzisiaj Ciebie całego, byś działał dla Niego, żył dla Niego, umierał dla Niego, oferował Mu nie jakiś resztek czasu, jakieś zbywającego miejsca w Twoim życiu, bo to Go bardzo znieważa. Pan, tak mówi Słowo Boże, nienawidzi ludzi chwiejnych, nie poświęcających Mu się, nie kochających Go w całości, których serce jest oddane czemuś innemu, komuś innemu. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale i 9 wersecie jest kolejny tekst, który chcę Wam zadedykować do tego, mam nadzieję, przebudzenia i jeszcze wierniejszego służenia Bogu. Drugi list Piotra, drugi rozdział, czytam werset 9. Uchwyćmy się Go jak kotwicy w naszym życiu. Wtedy nasz statek nie będzie dryfował. Nie będziemy dwom Panom służyć. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Jeśli do tej pory, bracia i siostro, pokuszenia tego świata i te różne gadżety, które Jezus nazywa mamoną, wytłumaczyłem tą definicję i myślę, że dzisiaj rozumiesz już wypowiedź Jezusa prawidłowo, cię nękają, niszczą i teraz prowadząc taki malutki rachunek sumienia, bo Duch Święty szybciutko tam analizuje twoje życie, prześwietla cię szybciej niż tomograf, możesz uchwycić się tej kotwicy i powiedzieć, Panie Jezu, jeśli umiesz wyrwać pobożnych z pokuszenia, to wyrwij mnie, bo ginę. Chcę Ci to prawdę powiedzieć. Karłować się je, moje życie duchowe, moja pierwsza miłość gdzieś się tam zagubiła w trosce o dzieci, o dom, o męża, o żony, o pracę, o ogród, o samochód. Nie wiem, o co jeszcze. Pan Jezus w innej wypowiedzi, Mateuszu 26:41 mówi tak. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Może masz przebłysk teraz potężnej mocy. Umiesz wyrwać, Panie, wyrwiesz mnie. Wierzę w to. I duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Co trzeba zrobić po tym kazaniu? Jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? Czuwajcie i módlcie się. Nie można tego inaczej wyjaśnić, jak praca stróża nocnego. Stróż nocny, ja mówię prawdziwy stróż, nie symulant, nie ma prawa ani na minutę się zrzemnąć w czasie nocy. Nie dlatego, że kodeks mu tego zabrania i że wyleci z pracy. Ale gdyby zrzemnął się na minutę, to może go obudzić kolejna zmiana, a może i właściciel tego czegoś, czego miał pilnować. O czym tutaj Pan Jezus mówi? Że wszędzie na zewnątrz i coraz to częściej w zborze jest noc. I coraz to więcej ludzi, jak Ellen White napisała już 100 przeszło lat temu, żyjemy w czasie duchowego snu, który niebawem zamieni się w duchową śmierć. Ja nie wiem, czy moje oczy już to widzą, ale chyba tak. Ona to przepowiadała, ale to się dzieje na naszych oczach. Wiecie, ile gorliwych ludzi i znajomych mi pastorów i wiernych, którzy mieli różne urzędy, osłabło? Ilu poszło w świat, ilu zniszczył grzech takiego czy innego złamanego przykazania, wcześniej ukrywanego, ale jak to oliwa ma tendencję, zawsze wyjdzie wcześniej czy później na zewnątrz. To jest tylko kwestia czasu. Czas weryfikuje wszystko, ale to smutne, że weryfikuje też nasze przyjaźnie. Ja jestem bardzo człowiekiem, wiecie, empatycznym. Bardzo przeżywam czyjeś porażki, obojętnie czy to moje dzieci, czy najbliżsi. Nie umiem się z tego, wiecie, jakby wyleczyć. I to, co do Was mówię, bardzo przeżywam. To nie jest, wiecie, kwestia tylko wypowiedzianych werbalnie zdań, ocen, ale mojego przeżycia, bo te doświadczenia mi pokazują,
że to zagrożenie jest również aktualne dla mnie. Ja to kazanie nie przygotowałem tylko dla was, ale również dla siebie. Wybierz, zdecyduj. Nie możesz dwom panom służyć. Krzysztof, uważaj na mamonę. Krzysztof, przygotowując to kazanie, pytam cię, czy ty nie masz czasem jakiejś mamony w swoim życiu? To są naprawdę, bracia i siostry, realne pytania. Realne. Ja nie przygotowałem je do tego, żeby ten czas jakoś spędzić z wami i żebyście coś tam posłuchali moich wywnętrzeń, moich jakichś tam przemyśleń. Ja pytam też i siebie, i Pan Bóg też pyta i ciebie, co jest mamoną w twoim życiu? Pan Jezus chciałby, żeby chociaż mamona była przez małe M. A gdy będzie przez małe M, to wówczas Kyrios będzie twoim Panem. Wówczas wszystko straci swoją wartość. Nie wszystkim wam opowiadałem to doświadczenie. Przepraszam, tym, którym opowiadałem, powtórzę się, ale tak na gorąco przypomniało mi się, wiecie, jak przygotowałem się do chrztu. Trwało to 4 lata, a bardzo kochałem muzykę. Nieraz prowadziłem dyskoteki dla ministrantów w szkole. Handlowałem płytami, nagrania. U mnie w domu to była normalna rzecz. Miałem masę, wiecie, wtedy tych płyt winylowych i taśm, tych dużych jeszcze, wiecie, czterościeżkowego magnetofonu i już magnetofonowych z kaset magnetofonowych. I mówiłem adwentystom i starszemu zboru i pastorowi, że muzyki mi nie zabierzecie. Muzyki mi nie zabierzecie. Nie chciałem tego oddać po prostu ani zborowi, ani pastorowi, ani ludziom starszemu zboru, a tym bardziej Chrystusowi. Po prostu powiedziałem, Panie Jezu, Ty mi się do muzyki nie będziesz wtrącać. To jest coś, czemu poświęciłem wiele czasu, wiele emocji, wiele pieniędzy i nikt mi tutaj nie będzie, że tak powiem, wchodził butami. Śmieję się z tego doświadczenia, gdy wam to opowiadam, bo nie umiem sobie przypomnieć daty, miesiąca ani roku, kiedy po chrzcie, gdy zająłem się więcej ewangelizacją, najpierw społecznie, zakładaliśmy zbór w Rzewcu i w Andrychowie od domu do domu. Lali nas wodą, przyzywali kociorze, miałczyli. No, przykre doświadczenie mieli, niektórzy byli w więzieniu nawet, bo ormowcy nas, że tak powiem, zadenuncjowali i przyjechała milicja. Nie umiem wam powiedzieć, bracia i siostry, którego dnia, miesiąca, roku muzyka straciła dla mnie wartość. Nie zabrał mi to ani starszy zboru, ani pastor, jak to deklarowałem. Ale w jakiś sposób cudowny, nie wiem, zabrał mi to Jezus. Dlaczego wam to opowiadam? Mimo, że byłem gorliwy dla Jezusa, byłem wyrzucony z domu, wyklęty, stałem się pacyfistą zamiast komandosem, jednak moją mamoną, nawet i po chrzcie przez pewien czas, była muzyka. Akurat się tak zdarzy, jakoś tak zbieżnie, że i muzyka jest na M, i mamona jest na M. Ale Pan Jezus mi to zabrał. Kiedy moja gorliwość dla Niego, dla Jego działania, dla tego, aby być Mu jeszcze bardziej wiernym, była coraz to większa. Po prostu straciło to w życiu moim wartość. W Mateuszu Ewangelii Pan Jezus jeszcze mówi tak, w 12 rozdziale, 30 wersecie, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Jak jest, bracie i siostro, w twoim życiu? Chciałem również przypomnieć z Jozuego ten przepiękny tekst, który najbardziej znany, bo on jest w naszym kościele najbardziej czytany, ale chciałem tam jeszcze jeden werset dodać, który jest omijany, nie wiem dlaczego. Księga Jozuego, 24 rozdział, na pewno znamy te teksty. I werset 15, ten znamy na pamięć, i werset 16, może mniej. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, czyli że Pan nie ma być Kyrios, to wybierzcie dzisiaj, komu będziecie służyć. Zauważacie, że Jozue mówi to samo? Albo Kyrios Bóg, albo Kyrios Mamona? Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amoryjskim, których teraz w ziemi mieszkacie? Lecz ja, Jozue, to powiedzmy dzisiaj ja, Krzysztof, ja, Edward, ja, można każde imię wasze dać, i dom mój, najbliższa rodzina, służyć będziemy komu? Kyrios.
I ciekawy jest 16 werset, który się nie czyta. Nie wiem dlaczego. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. My tak boimy się dzisiaj mówić takich zdań, prawda? Niech nas Bóg uchowa od tego. Mówimy to takie katolickie. Nie, bracia i siostry, to nie jest katolickie, to jest biblijne. I my mamy prawo też taką modlitwę powiedzieć Bogu. Jeśli wybrałeś Kyriosa, Jezusa w swoim życiu, to masz prawo również się modlić: niech mnie Bóg uchowa od tego, abym miał mojego Pana opuścić. Aby Kyrios Mamona przeważyła w moim życiu. Dedykuję wam jeszcze przy końcu takie ostrzeżenie Boga, kogo wybieramy. Z psalmu 119, może po raz pierwszy ten tekst słyszycie, to jest ten najdłuższy psalm. W 113 wersecie jest ciekawe myślenie Boga przedstawione w pierwszej części. Ludzi chwiejnych, 119 psalm, przywołane 113, nienawidzę. W Nowym Testamencie nic nowego. Wyplujecie z ust moich, doprowadzasz mnie do zwymiotowania, mówi Pan Jezus, bo jesteś chwiejny, letni. Nie wiem, który Kyrios jest twoim Kyriosem. No nie umie rozeznać, w której ty drużynie grasz w końcu. Czy drużynie światowości, kariery, czy pogoni za pieniądzem, za innymi rzeczami, czy w drużynie, że ja jestem numer jeden. No w końcu się zdecyduj, gdzie jesteś, bo ja nie umiem rozpoznać. No i w końcu cię znienawidzę i wypluję cię z ust moich. To jest wyraźne ostrzeżenie w Starym i Nowym Testamencie. Bracie i siostro, na koniec Bóg pyta cię, czy oddałeś się Bogu bez reszty? Wybierz w końcu, zdecyduj się. Mamy być dla Boga transparentni, grać tylko w Jego drużynie. Jest wojna. Czy czujesz to? Czy jesteś ostrożna, ostrożny? Czy pilnujesz swoich szat? Bo jest ktoś, kto chce zabrać ci twoje szaty. On z nich nie skorzysta, ale ma radość i zaciera ręce i mówi: kolejny w mojej drużynie. Pamiętaj, że zwiedzenie to nie jest tylko kwestia teologii. I boję się, że tu nas też zwiódł szatan. Bo wielu mówi: no ja wierzę w każdą zasadę, nawet w dzisiejszą lekcję. Ja uznaję świątynię, Jom Kippur, ja wszystko uznaję. Ale zwodzi nas w mamonie. Mamona, zauważcie, o której mówił Pan Jezus, to nie teologia, albo raczej ma w wyrazie mamona bardzo, czy najniższe znaczenie, najniższy ranking. Mamoną jest coś innego, co nazywa Słowo Boże światowością. Ja nie wszystkie rzeczy wymieniłem. Niechaj Duch Święty ci doda, co w twoim życiu może być dzisiaj, wczoraj, co było mamoną, a co jutro nie może być. Niech Bóg nas prowadzi w tej wojnie, w tym wielkim boju na co dzień, aby był zawsze pierwszy. Gdy się budzisz i zawsze pierwszy, gdy idziesz spać, gdy myślisz, gdy śnisz, gdy marzysz o czymkolwiek w życiu, aby Jezus zawsze był na pierwszym miejscu. Niechaj tak będzie, niechaj się tak stanie. Amen.